trzeci test. Jest to mapa, która się nazywa Kolory Światła i Cienie. Słuchajcie, na tej mapce, tak jak nazwa wskazuje, na to będziemy zwracać uwagę. Przede wszystkim stoimy na jakiejś powierzchni. To jest jakieś szkło chyba? Czy lód? Jak myślicie, to jest lód czy szkło? W każdym razie, zwróćcie uwagę na napis. Napis jest oczywiście wykonany ze świecących bloków, a to wszystko, co się dzieje na dole, to jest odbicie. To jest odbicie i to się odbija w czymś szklanym, lustrzanym. To chyba jest lód, chociaż ja mogę się mylić. A na dole jest woda, więc jeszcze to potęguje tą głębię tego koloru, prawda? No i na przykład tu jest taka prosta sprawa, że jak na przykład zbijemy to, to możemy obserwować, co się tam dzieje jeszcze na dole, bo tam, zobaczcie, tam u góry są jeszcze takie lampy białe. I te białe lampy, w zależności pod jakim kątem patrzymy, one w ten sposób się odbijają. Okej. Możemy poza mapę wylecieć. O, wylecieliśmy poza mapę. No bo to była taka stworzona. Dobra. I teraz tutaj są różnego rodzaju bajery. Można się pobawić, nie? Zone pierwszy. Global Illumination. O. O, patrzcie, co tu się dzieje. Widzicie to? Jak widzimy te strumienie. Ładnie kolory się odbijają. O, to jest ładne. Fuck! Ja chciałem tam przejść. Ja myślałem, że tutaj... Jezu, to się odbija przecież. Ty, ale ja nie troluję. Naprawdę się nabrałem. O, masakra. Nie no, nabrali mnie. Nabrali mnie, serio. Okej, spoko. Set time to 100. Set time to noon. Okej. Tutaj mamy różnego rodzaju, proszę bardzo, jak lampy mają odbicia. Każda lampa czy o, inne źródło światła. Zwróćcie uwagę, że jest też taki efekt. Ja powiedziałem, to jest tak jakby taki efekt akomodacji oka, nie? Ale nie wiem niestety, czy poprawnie używam tego stwierdzenia. Jak zmieniamy miejsce, w które patrzymy, w zależności od źródła, prawda? Skąd ono pochodzi, to następuje tak jakby takie fokusowanie się. Jak spojrzymy na to, to tak dopiero po chwili widzimy pełny... O, poprawny obraz, nie? I tak samo jak stąd patrzymy się w ten punkt, spojrzymy gdzie indziej. To jest takie rozjaśnianie, przyciemnianie. Dobra, jeszcze tutaj mamy back to lobby. Construction zone. Dobra, ale wrócimy do lobby. I teraz jeszcze mamy inne miejsca. To jest zone drugi. To się nazywa underwater. Podwodne. Na co tutaj zwracamy uwagę? Widzimy, że w akwarium odbijają się lampy, które są na suficie, prawda? Czyli generalnie akwarium jako miejsce, jako powierzchnia szklana. Dodatkowo z wodą jeszcze mamy tutaj odbicia, tam też są odbicia. Tutaj jakieś ławeczki mamy i tak dalej, i tak dalej. Możemy przejść tutaj. To jest jakieś takie akwarium, o. Skoczyłem tu, ale ja jednak tu nie chcę. O, widzę, że tutaj zrobili coś takiego jak jakieś oceanarium. Możemy zobaczyć. Tu też w dosyć dziwny sposób to się odbija, bo set ray trace fog set coś źle jest. Ray trace fog set to uniform tick. Czy tutaj to będzie widoczne? Czy to jest tylko i wyłącznie na zewnątrz? Ośmiornice tutaj są, tak. Dobra, wracamy do lobby. I mamy jeszcze dwa tutaj, dwa miejsca do sprawdzenia. Room examples to zaraz, a to jest room czwarty. Dobra, weźmiemy to.
Nie, nie, pojedyncze, normalne patty. Dobrze, idziemy tutaj. A co to jest? A, tutaj jest przykład oświetlenia sztucznego. O, i tutaj mamy różne rodzaje oświetlenia i jakie dają generalnie odbicia na przykład. Tutaj mamy też odbicia. Nie wiem, co to jest za parkiet, ale zobaczcie, że się odbijają, nie? Ja wam to muszę pokazać. Tutaj. Tutaj zielony, czerwony, w zależności jaka lampa, jak jest daleko, też tworzą takie odbicia. I jaka jest różnica pomiędzy takimi odbiciami, a tak? Mniej więcej taka. No ubogo, nie? Teraz wygląda. Teraz, moi drodzy, dopiero widzicie, jaka jest różnica. Okej. Zobaczymy jeszcze w innych miejscach. Tutaj mamy wodę, okej. Dobra, więc spadamy sobie na start, żeby jeszcze wam tutaj pokazać, jaka jest różnica. Tutaj na przykład wydawałoby się wam, okej, pomieszczenie jak pomieszczenie. Aha, masz zalecane set time to 100, set time to noon. Ale nie, że jak... Nie, no jak przed pomieszczeniem? Recommended, set time to 100. Ja to sam mam ustawić? Set time to... Okej, czyli w ten sposób, tak? Tutaj przed wejściem. Aha, nie są włączone, przepraszam, ustawienia. Aha, nie mogę? Kodów tutaj? W tym świecie nie można zdobywać osiągnięć. Co jest? Nie mogę odblokować kodów? Hello. Dziwna sprawa. Teraz zobaczcie, co się dzieje. Zobaczcie tutaj, jaka jest różnica, jakieś światło. Teraz się dopiero dzieje. O! Set time 2000. Time set. O. Dobra, teraz będziemy mogli zaobserwować, jak szybko i jak przez okna gdzie jest to? Robi się czy nie? Gdzie jest słońce? Zaraz będzie widoczne czy nie? Nie, jeszcze chwila nie ma. Co, Patty? TV. O, patrzcie teraz, patrzcie przez okna, co się dzieje. Patrzcie, patrzcie. W czasie rzeczywistym światło, słońce się porusza oczywiście i zmienia się źródło. Aha, dobrze, robię. Dobra, musiałem to zrobić. Takie timelapsiki z tego by super wychodziły. Co to jest? A, dup, to jest ściana pełna luster. Patrzcie, jak to wygląda psychodelicznie. Patrzcie to, jak to ubogo wygląda. To jest lustro? Niekończący się taki infinite. Czyli odbijający się obraz w obrazie.
O, patrzcie tutaj. Różnica pomiędzy. Różnica pomiędzy tym a. Kurde, całkiem inna gra. Pokaż w miarę normalne pomieszczenie. Teraz pokażę. Okej. Dobra, idziemy back to lobby. Time to noon. Time. Time set noon. No to jest takie w miarę normalne pomieszczenie. No po prostu w miarę normalnym pomieszczeniu no masz co? No masz jakieś tam źródło światła i to oświetla. To oświetla w sposób taki, wiesz, równomierny, wszędzie tak samo w miarę, nie? O! A co to? Za zaczarowane. Ha, ha, ha! Widzę wszystko. Gdzie jesteście? A, ha, ha! Dobra. Teraz idziemy do ostatniego pomieszczenia. O, dobra. I co tutaj było? Czekajcie, bo tutaj back to lobby, bo co tam było napisane? Nie zwróciłem uwagi. Uwaga. Game examples, light and color manipulation. Back to lobby, reset puzzle. O. Puzzle, tak? Kurde, to jest znowu... Oh my god! Masakra jakaś, patrzcie jaka jest różnica. Nie... Co jest grane w ogóle? Nie wiedziałem w ogóle, że tutaj mam iść. A, to są takie... Że tu można by było w normalnym trybie po prostu przeskakiwać pomiędzy tymi rzeczami. Okej. I tutaj też są odbicia, mamy chyba jakieś, to są lód czy śnieg? I to też tutaj się różni od tego, w zależności. A, to jest jakaś gierka logiczna chyba, tak? Że my tutaj czymś manipulujemy. Tylko, że oni to niezbyt chyba dokładnie określili. Aha, i to, był i to było źle. A, że błąd jakiś wykonałem. Poczekajcie, zaraz dowiemy się wszystkiego. Uwaga. Co się wydarzyło? Jak to naciskam, to co się dzieje? Szczerze, nie mam pojęcia. Trochę się boję. Aha! Dobra. To jest jakby... U góry jest labirynt. Coś się z lewej zapaliło, tak? Dobra, to jeszcze raz. A tam się zaświecił kolejny, dobra. Ten się zaświecił. Tam się kolejny zaświecił, dobra. Tam jest kolejny zaświecony. Bo nie wiedziałem, na co mam zwracać uwagę. Aha, ale żeby tam wejść, to musimy wskoczyć. To nie jest takie hop-siup. Cyk. La parkour! Tamten. Okej. Ten?
Chyba ten. O! Odblokowałem jakieś przejście. This puzzle requires the ability to... This gun is red and green. Light and color manipulation. Create colored light with a stained glass. Match the color of each room. The step into green plate. This room optional and you may teleport to the lobby. Using the pressure plate on... Okay. Dobra. O! Ty, patrzcie, ciekawie zrobili tutaj tak jakby... To teraz działa trochę jak pryzmat. To działa trochę jak pryzmat, bo zobaczcie, jak tutaj się zmieniają te kolory, prawda? Jeżeli coś jest na przykład czerwonym kryształem, to on nie zmienia wszystkiego na zielony. Znaczy, zmienia, ale wiecie, w taki dosyć naturalny sposób, czyli generalnie siła natężenia... Aha, i tu jeszcze... Czekaj, czy wy mi chcecie powiedzieć, że źródło światła przechodzi przez te pryzmaty i jeżeli dotyka czerwonego i zielonego, to tworzy zarówno trochę odbicia zielonego, jak i czerwonego? Ej, no nie gadajcie mi nawet, to jest świetne. Bardzo ładne, bardzo dobre. To jest sztos. I możemy sobie zmieniać teraz pod jakim kątem. Na przykład tu przez niebieski, patrzcie. Teraz niebieski, zielony, nie? Dodamy czerwonego. O, teraz stąd leci. O, czerwony. Tu jakiś miks teraz powstał. O, tu na wprost od góry czerwony. Dobra, dobra, ale pytanie następujące, czy jak żółty z niebieskim byśmy połączyli, to dostaniemy zielony kolor? No to już jest chyba wyższy stopień zajebistości. Dobra, co tutaj się dzieje? O! O, tu jest to dużo lepiej widoczne. A jaka jest różnica pomiędzy? Trochę różnicy jest. O, to jest świetne. Bardzo ładnie to jest widoczne. A czy ja mógłbym na przykład ustawić tutaj... na tej mapce... set... Przepraszam. Ray... Trace... Fog... Set... Uniform... Tick... Żeby to było jeszcze grubsze. O, to ładnie wygląda. Bieski. Oj, czekajcie. Tak, moi drodzy! Mamy to! Patrzcie to! Światło przechodzi przez żółty i niebieski. Więc łączy kolor żółty i z niebieskim, gdzie w naturze, oczywiście w RGB, w palecie barw, mamy połączenie to oczywiście na zieleń. I dostajemy zielone odbicie. Coś pięknego. Tu jest pomarańcz. Takie pomiędzy, czerwony i pomarańcz. Tak, to jest standardowy. Znaczy, nie wiem, Kamil, czy taki super standardowy. To jest... niektóre tekstury po prostu są trochę zmienione. No, to na pewno nie jest standardowa tekstura. Nie no, świetna mapka. I fajnie pokazująca te rzeczy. Niektóre rzeczy naprawdę tutaj dobrze wyglądają. Nom.